Dragi ljudi, ja myslim, że mnogo ljudi gledajućih na tutaj kanal čekalo veľmi dlho na tutaj epizod i samorazumno to bude ruski jezik, jezik Rusije. Kako dobro ja budu jego razumjeti? Myslím dosti dobro. Tako ja jesam myslil. Prosto mnogo ljudi govori na ruskom jeziku. Ja imal jesam uže kontakt s ruskim jezikom. Govoril jesam na međuslovjanskom, no prisposabjal jesam jezik do ruskogo jezika. I tak, no, uže kontakt byl. Choć tak, kako jesam govoril w drugich epizodach, ja ne učil jesam se drugich slovjanskih jezikov systematično nikegda. Ja jedino učil jesam se međuslovjanskog jezika i polskog jezika. Polski jezik jest mój rodny jezik. Potom ja znam tako, że italijski, na primjer, no, to ne są te slovjanske jezike. Chcete li vidjeti kako dobro ja budu poimati ruski jezik? Pogledajte na tutaj epizod. Slučajnaja statja. Toponimia Šrilanki. Može biti trudno. Toponimia Šrilanki. Sovo kupostnost geograficzkich nazwani wključajuščaja paimenovania prirodnych i kulturnych obiektów na terytorii Sri Lanki. Toponimia Sri Lanki, da? Niekakowa grupa imen, niekakowa grupa nazw kulturnych i prirodnych obiektów na w Sri Lankie. Struktura i zestaw toponimii strony obusłowieny jejo geograficzkim. Struktura tutaj toponimii Sri Lanki zawisi od geograficznego umieszczenia, rozmieszczenia, jakiego języcznej sytuacji i historii. Jeszcze jedno rzeczenie, aby nie było mnogo lekko. W drewności Sri Lanka była известna путешественникам pod różnymi imenami. Aha, dawno nazad, w dawnym czasie, Sri Lanka była znajema putującym ludziom pod różnymi, rozlicznymi imenami. No da, to rozumiem. Idemy dalej. Kazarin Władimir Nikolajewicz. Nie znam człowieka. Kazarin, da. On był rodzony tuta data pod Bielskoje Samarska Oblast. Sowiecki, ruski prozaik, żurnalist krajewied. On pisał niekakowe prozy. On był żurnalist, pisał w czasopisach. Krajewied, nie znam, on był turist, czyli nieco z geografią działał, nie znam, a może to będzie napisano, nie znam słowa krajewied. Jest słowo krajewid w međuslovjanskom, no to znaczy nieco drugo. Rodził się Jan Wabra w Podbielskoje. Aha, to jest pochwisteniewskiego rajona Samarskiej Oblasti. Mhm. Da, selje Podbirskoje. Semje slušaščih. Slušaščih. Aha. Jego roditelji byli niekakowi slugi, ako rozumiem. Učil sa v remeslenom učilišče Kujbyševa. Okončil Kujbyševski strojitelný technikum. On delal niekakovo remeslo, to jest kako polsko, rzemiosło. W niekakowej szkole, uczyliście, jako w międzyslowiańską, szkoła, uczyliście. Uczyliście Kujbyszewa i on zakończył technikum w tutaj datie stroitelnej. Nie znam, czy to znaczy stroitelnej, nie czy to odstrojenia. No nie znam w jakim smyśle, jakowy jest smysł tutaj go stroitelnej.
Начинал свою трудовую деятельность после строительного техникума наладчиком токарных автоматов, ага, пожарным и матросом. А то не разумею. Он начинал свою работу, когда он закончил туто техникум, и он был обслуживатель, как бы он работал на токарных машинах, автоматах, а пожарный и матрос, то не знаю, что это есть. Ну да, тут разумел я сам, но имел я сам проблем. Слово краевед и пожарный и матрос, не знаю, что это значит. Jeszcze jedno. Kurdgadży. A, to jest nieco w Azerbejdżanie. Selo w Laczyńskim rajonie Azerbejdżana. Rozpolożeno k sywierozapadu od grada Laczyń. Da. No to rozumiem, da. Sywierozapad od grada Laczyń. Ono tam jest jego miasto. Historia. Selo Sowieta Laczyńskiego rajona Azerbejdżańskiej SSSR. A to jest długo rzeczenie. Naczytywało się 5-10 chozajstwa i prożywało człowieka. Dobro. Po danym to było nieco, co było napisane, dane, niekakowa data. Te informacje były w administratywnym dzieleniu ASSR, to był niekakowy dokument, rozumiem, administracyjny. Tutaj dokument był stworzony w 1933 lecie. Tako kazal, aby tutaj dokument dzielati niekakowy narodno chozjajstwie uczyot azerbejdżańskiej SSSR. Myślim, oni prosto kalkulowali, jaką wielką populację oni imają w tutaj ASSR. W tutaj datie, 1 januar 1933 w selie Kurdgadży tam był niekakowy selo Sowiet, może być i to była niekakowa komunistyczny Sowiet, da? Grupa ludzi, którzy za jedno besiedują, to w niekakowych polityczno-socjalnych stwarach. W tym selie był tutaj Sowiet i tam było 53 chozjajstwa. To słowo nie jest ni w międzysłowiańskim, ni w polskim, no znam, że tam chozjain to jest gospodarz, da? I tam byli 53 domy, jak ja rozumiem. I tam byli 253 ludzi. Da. Toliko mężów i toliko żen. Tu to nie było tak trudno. Myślę, rozumiał jestem dobro. Niektóre słowa byli tak osobliwe. Ruski język jest już wyższe na wschód, on jest takowy graniczny. Mogł jestem rozumieć i mnie. No chwała kontaktu, jestem rozumiał dobro, tak myślę. No i tak, drogi ludzie, to był już przedpostredni epizod naszego eksperymenta. Możecie ocenić video, możecie napisać w komentarzach, co myślicie o tym eksperymencie i o moim rozumieniu ruskiego języka bez uczenia. No i czekajcie na ostatni epizod eksperymenta. Niechaj Międzysłowiańska Siła będzie z wami. Wchodzicie na rozliczne międzysłowiańskie grupy, których zaiste jest mnogo. I niechaj Międzysłowiańska Siła będzie z wami. Dobry dzień wam, ili dobry wieczór, ili dobranoc i pozdrav.